Sponsorem wiadomości sportowych jest firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin. Jakub Jurek, witam Państwa, zapraszam na sport. Już jutro piłkarze ręczni Zagłębia Lubin rozegrają kolejny mecz o ligowe punkty. W ramach serii ósmej kolejki PGNiG Superligi Mężczyzn Miedziowi zmierzą się w Gdańsku z tamtejszym wybrzeżem. Lubinianie do tej pory zgromadzili 10 punktów, a rywale o 2 mniej. W ostatniej kolejce podopieczni Bartłomieja Jaszki i Jarosława Hipnera musieli uznać wyższość wicemistrzów Polski Orlen Wisły Płock. Tym razem Miedziowi zmierzą się z rywalem w swoim zasięgu i zrobią wszystko, aby wrócić do Lubina z kompletem punktów. Myślę, że na pewno jest młody zespół, tak jak mówisz, w naszym zasięgu. I na pewno zrobimy wszystko, żeby z nimi wygrać. Nie? To już będzie mecz, żeby jechać, żeby z nimi wygrać. W sumie tak jak każdy mecz. Jakie atuty mogą przemawiać za ekipą gości? Na pewno nasze zgranie. Szybkość w ataku, no i jeżeli będziemy grać do końca i realizować założenia, to na pewno wygramy. Środowe spotkanie w Gdańsku rozpocznie się o godzinie 18:30. Lubin po raz kolejny stał się miejscem zmagań najlepszych badmintonistów. Tym razem byliśmy świadkami Grand Prix Gold młodzików i juniorów. Przez 2 dni w halach drugiego LO IKEN mieszkańcy miasta mieli okazję obserwować młodzieżowy badminton na najwyższym poziomie. W rywalizacji udział brali najlepsi zawodnicy z całego kraju. No myślę, że nie mamy właśnie jakiegoś takiego przeciwnika, z którym bardzo jakby mam napięć. No i bardzo chcę wygrać też, no bo chyba tak jak każdy na tych zawodach. Powiedzmy, że to jest moje takie hobby, że to mnie takie emocjonalnie wychodzą. Jak mam na przykład jakiś stres w szkole, bardzo się denerwuję, to na tym właśnie się wyładowuję. Był to pierwszy turniej w tym sezonie po okresie przygotowawczym dla młodych zawodniczek i zawodników. Podział na grupy A i B sprawia, że najlepsi mają szansę konfrontacji między sobą na najwyższym poziomie. Dużo utalentowanych zawodników. Klauzula turnieju, tak jak w zeszłym roku, podział na dwie hale, juniorzy grają na ulicy Kent, tak? Młodzicy, czyli następcy naszych zawodników, którzy aktualnie są w Jakarcie na Mistrzostwach Świata. Mam nadzieję, tutaj rozwijają swoje talenty, żeby później ich zastąpić. Podczas turnieju rywalizowali zawodnicy z niemal każdego zakątka naszego kraju. Przyjechało do nas ponad 80 zawodników z całej Polski, bo i z Suwałk, i z Jeleniej Góry, i tutaj od nas z Dolnego Śląska, i no, z całej Polski. Białystok do nas zawitał, więc jak zawsze wszyscy dopisali. Po raz kolejny przy okazji turnieju w badmintona Lubin stanął na wysokości zadania. To jest dla nas bardzo duże wyróżnienie, bo im więcej osób, no to jest sens robić to dla kogoś, a szczególnie dla młodych zawodników, w których pokładamy wiarę. No zawsze jest coś do poprawienia, zawsze jest coś, co można zrobić lepiej. Staramy się i mam nadzieję, że będziemy to robić dobrze. W Lubinie rywalizowało ponad 80 zawodników. Juniorzy i młodzicy MKS Kuprum Lubin udali się na zgrupowanie do Berlina. W stolicy Niemiec lubińscy panczyniści przebywać będą do 29 października. 18-osobowa grupa panczenistów przygotowywać się będzie na torze lodowym do występów w Mistrzostwach Polski. Wcześniej Lubinianie trenowali na wrotkach. Wrotkarstwo się staje coraz bardziej popularną dyscypliną w Polsce. Odbywają się w całej Polsce imprezy, maratony, biegi uliczne, prawda? I oczywiście też na torach łyżwiarskich, pseudo-łyżwiarskich, odbywają się zawody w tym wrotkarstwie szybkim. Lubiński klub zachęca najmłodszych do spróbowania swoich sił w łyżwiarstwie. Cała historia klubu wiąże się z wspaniałymi zawodnikami, którzy reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, no i na najważniejszych imprezach, jakie są zimowe igrzyska olimpijskie, prawda? Przypomnę tu nazwiska: Liliana Morawiec, Natalia Czerwonka i mam nadzieję, że w tym roku jeszcze zakwalifikuje się Kaja Ziomek. Tymczasem Kaja Ziomek wraz z kadrą narodową uda się pod koniec miesiąca do Tomaszowa Mazowieckiego. W dniach 27-29 października odbędą się tam Mistrzostwa Polski na dystansach. I tą wiadomością kończymy dzisiejsze wydanie wydarzeń sportowych. Państwu dziękuję za uwagę, życzę spokojnego popołudnia.
Sponsorem wiadomości sportowych była firma A&A Studio Projekt Legnica Lubin.